TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, jesteśmy u pana, który się nam zaraz przedstawi na stoisku w ramach targów od wahadełka do gwiazd Moniki Dymeckiej w Gdańsku. Właśnie, ja bardzo dawno nie widziałem czegoś takiego, co pan tutaj prezentuje. Może nam się pan przedstawi? Dzień dobry, witam serdecznie, Stanisław Kubaszak. No właśnie, niech pan, panie Stanisławie, powie nam, co pan tutaj ma. Jest to fizyka zdrowia, fizyka powiązana z naturą, a więc, które się przejawiają w minerałach i tak dalej. Niech nam pan opowie. Minerały, które są z głębi naszej ziemi, też z lawy wulkanicznej, ale też minerały właśnie turmalin, german, które naturalnie są jonizatorami właśnie jonów ujemnych, produkują, jonizują ujemnie też jako jony ujemne, produkują tą jonizację ujemną. Tak ja dla naszych. I jakie przeniesienie ma to na nasze zdrowie? Na nasze zdrowie jest to takie przeniesienie, że całe nasze ciało biologiczne, cała przyroda tak naprawdę jest oparta na jonach ujemnych. My wyprodukowaliśmy technologię, która niestety produkuje jony dodatnie, czyli smog elektromagnetyczny, który bardzo mocno niszczy naszą naturalną jonizację ujemną. Jest to taka tarcza, która właśnie jest z tej technologii, oparta na tej technologii energii skalarnej, która jest naturalnym odpromiennikiem i niweluje, usuwa smog elektromagnetyczny. Jest dedykowana typowo na urządzenia, czyli właśnie telefony, laptopy, właśnie, tablety, telewizory, kuchenki mikrofalowe, które emitują szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne dla naszych ciał, dla naszych ciał biologicznych, które wręcz zakłócają nasze procesy biochemiczne w ciele nerwowe, które zakłócają, ale także niszczą naszą naturalną jonizację ujemną. Zaburzają nasz proces tej jonizacji ujemnej, ale także osłabiają nasze serce, nasz generator, że tak powiem, naszej energii, naszego biopola. Bardzo zakłócają nasz generator jako serce. Pan ma tutaj różnego rodzaju, ja bym to nazwał, medaliony, bo to taki kształt ma, ale to... Tak, one są całe zrobione ze stopu. Stopu 70 różnych pierwiastków, różnych mikroelementów, ale też minerałów. Głównie właśnie minerały to są turmalin, german, ale także minerały pochodzenia lawy wulkanicznej. I one są technologicznie z sobą połączone, też na poziomie molekularnym. I one naturalnie produkują jony ujemne. I to bardzo, bardzo potężna, bardzo potężny poziom jonów ujemnych. To jest tester, który jest w stanie jakby pokazać, szczytać, odczytać, ile dany minerał czy dany produkt jest w stanie wyemitować tych jonów ujemnych. To jest ponad 6000 jonów ujemnych. W naturze taka jonizacja występuje tylko przy wodospadach i to jest około 5000 jonów ujemnych. Czyli jak się wtedy człowiek czuje? Czujemy się przede wszystkim zrelaksowani, pełni harmonii, pełni energii, pozbywamy się zatorów, blokad energetycznych, całej tej właśnie tego napromieniowania, pozbywamy się, usuwamy i mamy podwyższoną naszą energetykę naturalną. Czyli nosząc coś takiego na sobie? Tak. Mamy odpromieniowanie, oczyszczenie całego naszego biopola przed negatywnym promieniowaniem. Zasięg takiego medalionu jest nawet do 2 metrów. Mamy taką zabezpieczoną bańkę właśnie z jonów ujemnych. Żywrutkie książeczkę pan odbierze, bo ja będę szła, nie? Wszystko jest oparte na jonach ujemnych, które zabezpieczają nasze biopole przed negatywnym promieniowaniem, ale wszelkiego rodzaju Wi-Fi, czy właśnie jakieś anteny, czy właśnie smog elektromagnetyczny z telewizorów, z kuchenek mikrofalowych i tak dalej, ale także przy naszym ciele, jeśli nosimy taki medalion energii skalarnej, on przede wszystkim alkalizuje nam krew, powoduje zmniejszanie klastrowości czerwonych krwinek. One szybciej podróżują po naszym ciele. Mamy większe dotlenienie, szybszą regenerację. Jest to działanie antymiażdżycowe, antyzawałowe. Usuwa depresję, usuwa też migreny, usuwa blokady energetyczne, jakieś bóle reumatyczne, zapalenia stawowe. Czyli może wspomagać leki, a nawet może mieć tak silne działanie, że niekoniecznie one... Ale wspomaga przede wszystkim jakby energetycznie i... Może nawet jeszcze w większym stopniu z tego wynika. Tak, pomaga energii. Bo leki pozostawiają, nie zawsze na jedno, jak to się mówi, pomagają, a na drugie mogą szkodzić. A tymczasem to... A tutaj nie ma żadnych szkodliwych skutków ubocznych, bo jest to oparte na jonizacji ujemnej, na której oparte są nasze ciała biologiczne, też jonizacja ujemna i cała przyroda, tak naprawdę w lesie. Dlatego idziemy do lasu, bo w lesie mamy 2000 jonów ujemnych.
dlatego tam się dobrze czujemy, bo tam się odpromieniowujemy, jakby pozbywamy się też smogu elektromagnetycznego czy różnych zaburzeń, które powiedzmy gdzieś tam złapaliśmy czy nagromadziliśmy w cywilizacji wśród urządzeń, które produkują ten smog elektromagnetyczny. Pan wspomniał o Tesli. Jeszcze powiem tylko, działanie tych medalionów jest prawie bezterminowe, jest obliczone na około 500 lat. Czyli dla nas jest to, no, można to przekazać jeszcze swoim dzieciom, czy nawet wnukom. Jest tak długo ta jonizacja będzie cały czas. To jest swego rodzaju promieniowanie. Tak, jonowujemy. Tak. Tymi badaniami kiedyś zajmował się Nikola Tesla. Tak, Nikola Tesla był jako pierwszy, który zbadał tą energię skalarną, który, że tak powiem, udowodnił działanie tej energii skalarnej, która jest dostępna wszędzie, cała nasza Ziemia, właśnie potencjał minerałów, który promieniuje tą energią skalarną jako pierwszy. Że tak powiem, z naukowców, fizyków, był w stanie skumulować tę energię, pokazywać, nawet był w stanie wysyłać tę energię na odległość. Wspomniał Pan o lekarzach, że lekarze są też żywo zainteresowani tymi... naturalnymi produktami. Właśnie, jak powinniśmy to określać? Medaliony energetyczne. Medaliony energii skalarnej, medaliony jonizacji ujemnej. O pewnych właściwościach zdrowotnych. Przede wszystkim są właśnie takimi medalionami, które zabezpieczają i ochronią nasze całe ciało biologiczne i całe nasze biopole energetyczne, chronią nas właśnie przed zanieczyszczeniami całego smogu elektrycznego. No właśnie, niech Pan przypomni, bo Pan wspomniał wcześniej w rozmowie ze mną o reakcjach lekarzy. Jak lekarze to oceniają? Lekarze, którzy mają styczność, wiadomo, też z pacjentami albo na przykład pracują na jakichś oddziałach, gdzie jest właśnie bardzo dużo urządzeń elektromagnetycznych czy jakichś tam tomografów komputerowych, czy na przykład lekarze, którzy bezpośrednio mają styczność z rentgenami, z promieniowaniem rentgenowskimi, bardzo chętnie używają tych medalionów właśnie jako odpromienników, bo zabezpiecza ich przed tym właśnie negatywnym promieniowaniem. Czy zalecają swoim pacjentom? Tego to nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ale sami używają, polecają swojej rodzinie, zamawiają te właśnie medaliony. No dla nich to mogłoby być konkurencją. Bo jeżeli lekarz leczy, zaleca jakieś leki, a tymczasem to jest coś, co może być zamiennikiem. Zamiast jakichś tam tabletek, które gdzieś w innym miejscu mogą szkodzić, to wpływ tego no jest trochę inny i zdecydowanie bardziej zdrowotny z tego, co zrozumiałem. I bez żadnych skutków ubocznych, jakikolwiek. A tutaj jest jeszcze, widzimy, jonizator wody, tak? Jonizator wody też oparty na minerałach, głównie turmalin, różne glinki, właśnie bentonitowa, ceramiczna, ale też jadelit. On powoduje właśnie w kontakcie z wodą jonizowanie tej wody, czyli uzyskamy redoks wody ujemny, nawet 300, minus 300 ORP, pH 9,5. Jest to woda żywa, alkaiczna, która odkwasza nam organizm. Bo jak jest zakwaszony, to co? To rozwijają się grzyby, bakterie, ogniska zapalne, no już nie mówię komórki o rakowe. Nowotworowych komórkach i tak dalej, dokładnie. Ale także dzięki tym minerałom wyprodukowany jest, że tak powiem, aktywny wodór, czyli to powoduje coś takiego, że wypina nam połączenia wodorowo-tlenowe i ten wodór staje się aktywny, czyli ma jedno otwarte połączenie. On jest wtedy bardzo dobrym antyoksydantem, pijąc taką wodę, on przyciąga, zabiera nam wolne rodniki tlenowe z organizmu. Odpowiedzialne za te... które powodują oksydację, niszczenie błon komórkowych i które powodują tak naprawdę proces starzenia się komórek. Czyli tak naprawdę jest to odmładzanie na poziomie komórkowym. No nic, proszę Państwa, zobaczymy. Ja Państwa zachęcam do tego, żebyście nawiązali kontakt. W opisie filmu będzie do Pana podany kontakt telefoniczny i mailowy. No a to powiem szczerze, że jestem tym trochę zaszokowany. Wiem, że coś takiego istniało, ale nigdy się temu bliżej nie przyglądałem. Wydaje mi się, że jest to warte zachodu. TV24, Reporter Sky.